jak reagujemy na nieszczęście innych, jest miernikiem tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Anonimowość w internecie i hejt pokazują to dobitnie. Wielka tragedia dwóch rodzin w Sośnicowicach. Po pożarze zostały bez dachu nad głową. Bardzo dużo osób mobilizuje się do pomocy, ale zdarzają się też tacy, których cieszy cudze nieszczęście. Tylko dlatego, że chodzi o policjanta. Łukasz Kądziołka. Te obrazki mogą przerażać, ale bardziej poraża to, co słychać na nagraniu z minionej niedzieli. Dom policjanta to akurat dobrze, tylko po prawej troszkę szkoda. To efekty pożaru, który wydarzył się w Sośnicowicach. Spłonęły dwa domy. Dwie rodziny straciły dach nad głową. Mogli tylko patrzeć, jak wszystko pochłaniają płomienie. Byliśmy zestresowani. Byliśmy zestresowani tym, że po prostu to się przeniesie gdzieś tutaj do nas. Spalone budynki od tego domu dzieli kilka dobrych metrów, ale widać, że było bardzo blisko rozprzestrzenienia się pożaru. Tutaj są te tuje, o których mówiłem, że to w sumie bez problemu mogłoby się roznieść. W jednym ze spalonych budynków mieszkał policjant ze swoją żoną i czwórką dzieci, w tym 3-miesięczną Nadią. Niektórzy wiedzieli, że to dom aspiranta sztabowego Jacka Kaspera. Dom policjanta to akurat dobrze, tylko po prawej troszkę szkoda. Komentarz nagrywającego komentuje inny policjant. Ta przysłowiowa karma może wrócić i gwarantuję, że ten policjant, któremu dom spłonął, który na co dzień jest dyżurnym miejscowej jednostki policji, odbiera setki, tysiące telefonów rocznie, gdzie pomaga ludziom i być może kiedyś będzie musiał pomóc tej osobie, która teraz cieszy się z jego nieszczęścia. Pamiętajmy o tym. Na szczęście to odosobniony głos w tłumie tych dodających otuchy. Pokazują to również gesty mieszkańców i nie tylko. Jest jedna firma, która robi, powiedzmy, ocieplenia budynków i też przesunie swoje prace, żeby im, że tak powiem, zrobić, odtworzyć to ocieplenie, które no niestety, ale się no, spaliło, taka jest prawda. Także ja bardzo pozytywnie i tutaj z tego miejsca nawet chciałem bardzo podziękować tym wszystkim ludziom, którzy sami z siebie zgłaszali się tam nawet na miejscu z chęcią pomocy. Nadal można pomagać obu rodzinom, wpłacając pieniądze na obu zbiórkach prowadzonych w portalu Szczytny Cel.